Mamy wszystko poustawiane. Chyba jest dobrze. Szczęść Boże, dzień dobry wszystkim. Stomatolog MGR się kłania. Witam, witam Zibi. Witam Kiełas Kiełman. Witam Siara, wszystko jasne. Mewol, witam Janusz Olejniczak. Cezar JK, witamy pierwszego modema. Marcin C, super strzałka, witam. Tomasz Wojtczak, Tomeczko 100, witam. Chris Christopher, dobry. Witam prowadzącego i wszystkich na czasie w słonecznych Międzyzdrojów. O, jak ci fajnie w Międzyzdrojach. Może kiedyś się tam wybiorę w końcu. Moja kuzynka jeździ co roku do Międzyzdrojów. Także sobie tak już można powiedzieć, upodobała te miejsce już od dobrych 20 lat i zawsze jedna i ta sama miejscowość. A, witam Władek, witam Szkocja. Pozdrawiamy Szkocję, witamy. Dzień dobry serdecznie, witamy Władek. Naczelnik, witam, dobry. MGR, co z tym razem będzie ogrywane? No, będziemy testować troszeczkę kartridży, takich można powiedzieć tych nowocześniejszych i tych starszych. I postanowiłem, że dzisiaj wyciągniemy właśnie sobie GLK na stół i co nieco właśnie zrobimy porządek troszeczkę z kartridżami, bo potestujemy sobie, które są w końcu sprawne, a które są niesprawne. No i taki sobie tyci przeglądzik dzisiaj zrobimy. Tomasz Nowakowski, MGR, szkoda, że nie masz dzisiaj jakiegoś ładniejszego stroju. Nie mówię o garniturze, ale jakaś koszula by się przydała. A, Tomasz, to chyba ty namawiałeś, nie? Cały czas, żeby występować w Gajerze. A, daj spokój, chłopie. Nie wiem, co ty masz z tym ubiorem, ale mniejsza o to. Dobra, nie będę tam się rozdwajał w tym temacie i tyle, nie? Mam po prostu swoją retrą koszulę, która jest adekwatna do tego kanału, no i tyle. Nie będę jakiś tam, wiesz, jakiś tam specyficznego stroju ubierał na streama, bo to jest jednym słowem bez sensu, tym bardziej, że w domu siedzę, a nie tam u kogoś, co nie? Czy tam powiedzmy na pogrzeb nie idę, ani na jakąś stypę, ani choć niedługo się pogrzeb szykuje. Jest zaplanowany już jeden na początku kwietnia, no to wtedy będzie inny temat, nie? Ale w domu to w domu. I tyle. Witam Skars, witam pan Komodore, no Wytech, witam. Ojej, tutaj już komentarze lecą, jeszcze nie zdążyłem nadążyć. Zdzicho Piekary, witam Adam 3027, no Wytech, Szkocji dawno nie było. Szkocji dawno nie było. No Władka, Władek, dawno ciebie nie było, ale jesteś, pan żyjesz, więc tam chyba macie pogodę dobrą w Szkocji, nie? Witam Tripud, dobry. SC, witam. MGR, to fajnie, że będzie nowo zakupiony sprzęt ogrywany. Tak, nowo zakupiony sprzęt ogrywany, bardzo okazyjnie, panowie, bo wiecie, że te Pegasusy starej daty, one tak chodzą teraz w cenie, że to się w pale nie mieści. Nie mówiąc o tym, żeby trafić jakiś kolekcjonerski stand, bo to już jest w ogóle jakiś inny zupełnie temat, nie, ale w każdym razie, no, tanie rzeczy to nie są, niestety. Lukasik 109, witam serdecznie, prowadzącego moderatora. Widzę dzisiaj konsola Pegasus. Tak, dzisiaj będziemy tego Pegasusa brać na stół. Ostatnio był Terminator BS500 AS, więc dzisiaj po ponad tygodniu przerwy, tak, bo w zeszły weekend live'a nie było, czyli liczymy, że dwa tygodnie temu były ostatnie dwa live'y, poranne i wieczorne, dlatego dzisiaj po dwóch tygodniach spotykamy się właśnie przy GLK 98. Jeszcze ten Pegasus w Polsce inaczej on się nazywał, to był jakiś 2004 coś tam, ale zaczekajcie chwilę, bo ja mam jeszcze jednego na podobieństwo, który mi tutaj leży od lat i do tej pory nie wiem, czy jest sprawny. To jest ciekawostka, którą zostawiłem na tego live'a. Idę to przynieść, to wam pokażę. O, nie. Przykleił się do pudełka. O, proszę sobie, panowie, zobaczyć. O, kolejny, jaki mam, to jest, on się nazywa RB2000. Możecie sobie wygooglować. Zobaczcie, tu do dolnej kamery chyba lepiej widać. RB2000, ja nie wiem, czy do dzisiaj on jest sprawny, ponieważ
Ja tego Pegasusa najprawdopodobniej ściągłem z komisu. On był z komisu z jakimiś innymi gratami, ale to już musiało być bardzo dawno temu, już nie zapamiętuję dat, kiedy, co i jak, ale w każdym razie tutaj Lukasik do ciebie takie info, bo ty jesteś tym poszukiwaczem też Pegasusów, więc spróbuj sobie wygrafikować w grafikach Google Fan Educator, ale to jest chyba jakaś taka, można powiedzieć, no, jakiegoś tego, który sprzedawał, nie? Powiedzmy na swój rynek, no to zrobili sobie taką edycję, ale ogólnie on się nazywa RB2000. Więc może RB2000 też będzie jeszcze gdzieś do dostania, może jakieś szanse są, albo nie ma, ale to jest w każdym razie jeszcze, no takie można powiedzieć, no nietestowane, nie? Ale porównując sobie, słuchajcie, to ten GLK98, on jest dużo większy. On jest szerszy i grubszy od tego RBK tutaj 2000. No ale jest, leży to tyle lat i on ma wtyczki DB9, a tutaj jest na 15 pinów, więc taki jest system, gdyby co. Okej, okay, co tam piszecie? Amiga OS, guten Morgen, alle zusammen, habt einen schönen Sonntag. Wir haben einen schönen Sonntag, ebenfalls, dir auch. Więc panowie, teraz wasze zdrówko. Dzisiaj mamy gorzkie, fajne czaju. Takie można powiedzieć, o, w miarę okej. Okay. I słuchajcie, przed testowaniem, nawet w, tego typu starych Pegasusach, ja już oczywiście musiałem sobie zrobić wcześniej, żeby przygotować się do live'a, żeby jakby nie patrzeć tego Pegasusa w jakiś sposób, no, podłączyć i poustawiać tutaj wszystko, ale słuchajcie, kolejne kartridże, które będziemy podpinać. Ten jest nowy, nie? Ten ma jakieś, załóżmy, 2-3 lata. On był kiedyś od Kiełasa wysłany tutaj do mnie. 198 gier. I pogramy trochę na tym, ale właśnie zanim zaczniemy grać, panowie, koniecznie przy starych kartridżach izopropanol, jakaś stara szczoteczka może być do zębów czy coś. Psiknąć raz, porządnie, przelecieć szczoteczką góra-dół. O, wiem, że trochę opary z izopropanolu będą was w płuca gryzły, ale ja siedzę przy otwartym oknie. Na dworze dość ciepło, ale jeszcze nie tak ciepło, jakbyśmy chcieli mieć. No i trochę przeczyścić. Tutaj w port też można dać. Raz. Jak psikamy izopropanolem w port, pamiętajcie, zasilacz musi być odpięty od prądu. Nie zostawiajcie zasilaczy w prądzie, bo może być potem system nieodwracalny. O, przelecieć fajnie i będzie spokój, co nie? I dobra, no to co? To w takim razie gramy. Z panem Komodorem się witałem. Skars, witam wszystkich, którzy są na dzisiejszym live'ie. Och, normalnie, heja. Heja, możesz więcej, dobra. I zobaczmy, czy nowy kart będzie działał na starym dacie Pegasusie. No to będzie teraz co najmniej zastanawiające. Dobra, uruchamiamy. No działa, działa. Jest odczyt, ale słuchajcie, obrazu już lepszego nie zrobię, bo ten Pegasus, on ma trochę jakby coś, coś by trzeba było troszkę albo w buforze pogrzebać, albo jeszcze gdzieś indziej Arcade Fan specjalista, no na pewno by to tą jakość obrazu troszeczkę poprawił, ale może na rozgrzewkę damy sobie kontrę. Słuchajcie, damy sobie kontrę i zagramy sobie na tym kontrolerze. Te kontrolery są bardzo wygodne, one były bardzo fajne do tych właśnie późniejszych Pegasusów, które kupowaliśmy. Aj, można tam spróbować co nieco. Niestety, jeżeli siedzicie na słuchawkach, to słyszycie tylko w jednym uchu dźwięk, ponieważ nie mogę inaczej tutaj pod graberem ustawić dwukanałowego dźwięku. Niestety, nie wiem jak to zrobić. Jak to zrobić, żeby to było w miarę jakoś fajnie, więc no musicie mi to wybaczyć w jakiś taki sposób. Fajny. No i pogramy chwilę. Zobaczymy jak się będzie w kontrę grało. Gra jak widzicie jest w palu, ale ten pal to jest normalnie piękny. Piękny tutaj, co nie? To jest piękny ten pal i już, już palowszy nie będzie. Człowiek uzależnia się od retro kontaktu, żeby pogadać, słyszeć, zobaczyć nowe... Nowe tematy retro, no można tak powiedzieć, nowe tematy chyba bardziej bym powiedział, że to takie tematy odświeżone, co nie?
Czekajcie, o, żebym sobie nie zginął. Takie bardziej odświeżone to wszystko, ale... Ale da się fajnie oglądać, nie? Da się fajnie oglądać, a sam oglądam powtórki tych moich live'ów, patrzę, co jeszcze można poprawić, co jeszcze ewentualnie jakieś inne rzeczy można porobić. No, ale w każdym razie Pegasus zawsze na propsie. Także kontra może być na rozgrzewkę, jeszcze zobaczymy potem, co mamy na tym kartridżu ciekawym. I teraz, panowie, jeszcze taka ciekawostka mała, właśnie techniczna. Jeśli chodzi o Doki Doki, to wygląda o wiele ładniej niż grałem na tym Terminator BS500S, co był podłączony tydzień temu do Grabera, więc już tutaj, jak widzicie, no obraz jest kineskopowy, co zresztą jest już standardem na moich live'ach, ale przynajmniej da się chyba jakoś oglądać w jakiś taki sposób, nie? Tak jakbyście na jakimś starym kineskopowym telewizorze to oglądali, tak? Zagrajmy może w Panga. W Panga guzik? Panga nie ma na tym. Nie ma na Pegasusie. Przynajmniej ja nic nie słyszałem na ten temat. Ale w palu, słuchajcie, no naprawdę jest kosmos, nie? Jest kosmos. W NTSC nie lubię. Nie lubię NTSC i by trzeba było te regiony jakoś przeprogramowywać, wyhomogenizować te wszystkie konsole, które są w NTSC i przerobić na pala, nie? W oryginalnym NES-ie da się coś takiego zrobić. Kiedyś SSG, pamiętam, jak nagrywał pewien filmik, jak przerobić właśnie z NTSC na pala, trzeba jakąś tam nóżkę przeciąć na jakimś układzie graficznym, czy dźwiękowym chyba? Chyba graficznym bardziej, czy coś. W oryginalnym NES-ie. No i potem już jest przerobiony na pal. Nie, czekaj, on to chyba inaczej powiedział. To chyba chodziło o to, żeby gry z NTSC uruchamiały się na palowskiej konsoli, jakoś tak. MGR, ale klimat. No, dziękuję, nowy tech. Gramy na Pegasusie. Już troszeczkę jest ten lepszy, taki bardziej zaawansowany, ale tutaj, panowie, nadal musimy pilnować zasilaczy, żeby ich nie przegrzać. Bo tutaj tak samo zasilacz się nagrzewa, więc no nie można sobie pozwolić na ten błąd, bo już potem będzie system nieodwracalny. Dlatego pogramy sobie z jakieś 20 minut, pół godziny, trzeba skontrolować zasilacz. No i potem znowu możemy ewentualnie grać dalej, co nie? Witam, Roman, dobry Roman. Dalton Wielki, witam Dalton serdecznie, dobry. O, coś tu, aha, nie myślałem, że tego czujnika tutaj nie będzie teraz do rozwalania. Ściąga się ograniczenia regionalne i chodzą PAL i NTSC. No coś takiego właśnie było, siara. Coś takiego było. Pamiętam, jak SSG właśnie kiedyś nagrał lata temu taki filmik. Bardzo przydatny. A jeśli pytacie o SSG, no to wszystko u gościa dobrze. Ma się dobrze, żyje, jest ok. Ale już do YouTube'a raczej nie będzie wracał. Na tyle, ile mi mówił, nie? Chyba że się coś zmieni, ale no na razie jest jak jest, nie? Jest jak jest, no i każdy ma swoje tam życie w taki, a nie inny sposób, w różny, raz jest tak, ale jest, co nie? Tak, wystarczy jeden pin przeciąć i działa jak swoją przerobi, tak swoją przerobiłem, Dawid Kloskę pisze. No właśnie, no coś tam jest w tej konsoli właśnie, że tak to można ją fajnie poprzerabiać, nie? No. Ten poziom też jest fajny. Ale te pady, słuchajcie, one naprawdę były fajne, wygodne. Jeśli chodzi o właśnie te późniejsze przeróbki tych Pegasusów. Czaję się, panowie, jeszcze na jednego Pegasusa na eBayu, ale to, tak jak mówię, muszą być troszkę większe środki. No tak bym chciał uzbierać koło 200 euro. To kupiłbym naprawdę fajnego zacnego sprzęta. Jeszcze bym nagrał taki odcinek w przenoszeniu się w czasie, już nawet sobie scenariusz wymyśliłem, reżyserkę, wszystko. Jakbyście ten odcinek zobaczyli, to by was z butów normalnie wydupcyło. No, ale niestety, trzeba czekać. Zobaczymy, jaką kasę się uda wygospodarować na kwiecień. To może sobie pozwolę, ale na razie lipa. Święta idą, to też będą wydatki trochę przed świętami. A jeśli pytacie, co tam się będzie MGR w święta działo, od razu wam odpowiadam, że święta będą obfite w live'y i będziemy sobie w coś grać ciekawego. Także
że jeśli chodzi o święta, to siedzę w domu, w garażu, trochę będę tu robił, trochę tu będę robił, więc na razie jest okej. O, Beśka to była ta, to była ochrona, osłona, nie wiem czy zdążę wziąć, bo tutaj ci kolesie wyskakują. No, jeszcze się coś tam załapałem. Ale mówię wam panowie, no na tej konsoli jest klimat, nie? Tak samo na Terminatorze. Jak za dawnych, dobrych kadencji. Jak żeśmy kupowali sobie właśnie na bazarkach nasze Pegasusy ulubione. No ale jak mieliśmy już taki sprzęt z klawiaturą, no to już wiedzieliśmy, że już się żarty kończą. Już jest zaawansowany trochę, nie? Święta z MGR-em, fajnie. Venom Dev, witam. To nie kontra? No to jest kontra! To jest kontra, panie. A, życie doszło, czwarte, fajnie. Sorry, ale tak się troszkę w tą kontrę wkręciłem. To sobie już może... sobie już może kawałek przejdę. Chociaż... nie wiem. A teraz jak już Eśkę straciłem, to sobie mogę przechodzić. No. Z tą bronią to mogę iść na zakupy do Biedry. Ale nie jest źle. Może jeszcze jakoś z tego wyjdziemy. Choć już będzie ciężko. Dobra, to może jednak włączymy coś innego. Resecik. Dobra, co tu jeszcze mamy? Idąc od końca, jeszcze sobie przetestuję parę tytułów, panowie. Jeśli chodzi teraz o Grabera tutaj, no to Givery, którą widzicie tutaj o opakowaniu, to niestety nie podłączę, nie będzie na 100% działać. Więc nawet nie ma co testować. Sorry, ale muszę to zrobić. Chociaż jeden poziom muszę przejść. Jeden poziom tylko, jeden poziom. To nie. Nie przechodzimy nic całego. Spokojnie, tylko jeden poziom. Także cicho siedzieć. MGR myślę, że będzie ciekawie. No na pewno jakieś ciekawe rzeczy wymyślę właśnie na ten, na święta, nie? I będzie spoczko. A, pan Komodore jest, Cezar jest, więc jest dobrze. Moderatorzy czuwają, jakby coś się działo, panowie, ale... Muszę Dark Quintuska w palu, kurde, przetestować. I na prawdziwym Pegasusie oczywiście, nie? Bo nie, żeby nie było. Moje ulubione kanały, kurde. Jak oceniacie tą nową kontrę... Operation Galuga. A wiesz co? Muniok? Pierwsze słyszę w ogóle o takiej kontrze. O coś nowego? Coś nowego wyszło? Nie wiem. O, tutaj lepiej zrobić tak. O, właśnie tak. Tym podskakujesz. A na prawdziwym sprzęcie zupełnie inaczej niż na klawiaturze PC-towej. Okej, raz tak, tu wchodzimy, wyłączamy bronię i idziemy po życia. No nie wiem, czy mi się tutaj w napadzie uda przeskoczyć pewną półkę, ale może się uda, może będzie okej. Rok temu MGR nigdy już nie będzie na moim kanale Darkwing Duck, rok później Pegasus Darkwing Duck, ale to spokojnie, ja to robię w celach testowych. Triput, spokojnie. Nowa kontra wyszła ze 2 tygodnie temu, o to trzeba zbadać temat. To trzeba zbadać temat, koniecznie. No i... O nie, Kalimba Deputa. Dobra, jeszcze raz. A dobra, tam jest jedno życie, to już może nie będę szedł. W celach testowych trzeba to przejść, nie? Ile chcą za tą kontrę, ale to jest ten? To jest jakieś takie wydanie tylko, o, powiedzmy steamowe, czy można to w sklepie kupić? 170 zł, ładnie, kurde. No, w tych czasach.
Litości, wstałem i bez kawy moderuję. Już się leją na speedrunie w 20 minut. Nie no, pan komodor, idź pan kawę sobie zrób na spokojnie. Ja będę pił później dopiero, jak będę do garażu szedł po live'ie. Ja będę pił później. Na live'ach kawy, no to tak średnio bym powiedział. Tak średnio, ale bardziej wolę czaju, coś na przeczyszczenie. Śniadanie już było o 7. Już pojechałem dzisiaj na stację, kurde, a gościowa mi mówi na stacji, ale dziś niedziela handlowa, nie? Bo chciałem kakao sobie kupić. Co prawda nie piję często, ale rzadko teraz. Ale jednak się zdarzy jeszcze, co nie? I coś mnie tak na słodkie wzięło. I się pytam, gdzie jest jakieś tutaj kakao, nie? No ale to możesz kupić też w tym, w Carrefourze, w Kauflandzie. No dzisiaj niedziela handlowa. Rzeczywiście, pojechałem do Carrefoura, bo Kaufland miał zamknięte. Kaufland się rządzi swoimi prawami. No i tego, i sobie zamknęli dzisiaj i nie otwierali. Bo jakby mieli mieć otwarte, no to już powinni być od 7, nie? Carrefour już od 7 otwarty. Czekajcie. O. Właśnie tak i tak. O. No i dobra, no to pojechałem. Kupiłem sobie co trzeba i będzie spokój na dzisiaj, nie? MGR Amiga, czy nadal szukasz pistoletu do konsoli Pegasus? Odezwij się do mnie na priv, to myślę, że coś znajdę. Lukasik, jak chcesz, możemy się zamienić za tą klawiaturę. O, tylko od razu ci mówię, że to jest stan nieznany. Nieznany, nie mam pojęcia nawet, czy to działa. Możemy przetestować na tym live'ie, to ileż to odczepić tego gielka i podłączyć tą klawiaturę, nie? No, to możemy coś dogadać. Ale pistolecik to poprosiłbym z tym, z czerwonym paskiem, tak jak był oryginalnie do BS-a dorzucany. No, jak mi znajdziesz taki pistolet fajny, zadbany, no to możemy się zamienić nawet za tego tutaj... Jak on się nazywał? BS. Nie, to nie jest BS. RB 2000. No, to już sobie coś tam, wiesz, skompletujesz, nie? Kawka Inka też dobra, ale z mlekiem. No, Inkę też lubię. A, żeś mi Adam przypomniał. Muszę sobie Inkę kupić, kurde. Podobno Inka ma dużo błonnika i... A błonnik znowu na odchudzanie fajnie wpływa. Więc można coś pomyśleć. Niedziela handlowa i sezon dla rowerzystów wkurzający MGR się zaczyna. Ja już zostawiłem posta dla rowerzystów. Zostawiłem posta dla rowerzystów. Niech mi któryś tylko pod koła wjedzie. To źle naprawdę będzie. I tyle. Kamerki mam pomontowane w samochodach. Więc... Będę miał w razie czego. Ukryte. Z ukrytych nagrań. Tak zwanych. Dowód rzeczowy. I tyle. Mi się będziecie pod koła wbijać. Nie dam wam spokoju w te lato. O nie. Bo już po prostu myślicie, że nie wiadomo kim jesteście na ulicy, ale musicie sobie uświadomić, że ulica jest, była i będzie dla samochodów. O, trafisz, o, nie trafisz, o. O, właśnie tak. A rano piłem pyszną kawkę Inkę z magnezem. Pamiętam tą grę Nowy Tech. Darkwing Duck, tak, zgadza się, Darkwing Duck. Często mówiony Darkwing Tusk. Jak zwał, tak zwał, nie? Bajka bardzo niedoceniona, kreskówka, która była w Polsce, no raczej zakazana, nie? Ze względu na niby brutalność w tej kreskówce. Ale zobaczcie, Niemcy mieli problem ogólnie z Kanonem Folderkiem, nie? Że przemoc, że wszystko. Ale w tamtych latach, jak właśnie Darkwing Duck u nich leciał w telewizji, to problemu nie było żadnego. Mimo, że też były wybuchy, strzelanie, co prawda, no tak jakby można powiedzieć w humorystycznym stylu, ale z tym to już problemu nie było, nie? Żeby Darkwing Duska puszczać w niemieckiej telewizji, na jakichś tam kanałach kreskówkowych, nie? No właśnie, a Polska już miała problem. A znowu Polska nie miała problemu z Kanonem Folderem. A Niemcy już tak, oni z River Ride'em mieli już problem na samym początku, jak River Ride został wypuszczony, nie? No i bodajże dopiero chyba w roku 99 albo w 2000 uznali, że River Ride nie jest szkodliwą grą. O. I Kanonek Folderek chyba był jeszcze nawet zakazany w Wielkiej Brytanii, o ile się nie mylę. O, tego to szybko załatwimy. O.
Ale w palu normalnie fajnie się gra. Ten slow motion jest piękny tutaj. O, kalimba de puta. Nie skupiłem się. W Niemcach kamerki chyba niedozwolone. Dozwolone. Pod warunkiem, że nie możesz ten upubliczniać nigdzie. Na własny użytek możesz mieć. Dozwolone. W niektórych landach są niedozwolone, ale tutaj dozwolone. Wszystko zbadane. Ła, kalimba de puta. Dobra. MGR o tej godzinie live, a na mszę to kto pójdzie? Plutonowy jeleń, witam. No Arcade Fan jest za mnie na mszy. Ja nawet nie wiem, jakie tutaj w Niemcach są godziny otwarcia kościoła. Coś takiego. Dobrze, panowie, co? Testujemy kartridże starej daty? Pewnie tak, nie? Także kartridż nowy, kiełasowy, działa na tym starym Pegasusie z lat 90. Skontrolujmy zasilacz. No, ledwie letni. Jesteście pewnie ciekaw, co było dołączone do zestawu z tym Pegasusem, nie? Był właśnie ten kartridż, więc jak chcecie, możemy go sobie jeszcze raz zobaczyć. Fajnie. Tylko oczywiście przed tym psikniemy chociaż raz. Czemu by nie? Kurde, nostalgia muzyki przypomina mi się dzieciństwo. Najgorsi to kolarze, bo myślą, że są szybsi od samochodów. Niekoniecznie, Marek. Słuchaj, ja ci powiem, dlaczego rowerzyści jeżdżą po ulicy, a nie po ścieżce rowerowej, bo oni mają zawsze tłumaczenie, że mają rower szosowy. A dla mnie to ty możesz mieć rower nawet czekoladowy, stary. To po prostu, jeżeli ścieżka jest rowerowa, to jedź po prostu po rowerowej i tyle. To z twojej kasy też są budowane te ścieżki rowerowe. Naprawdę, słuchajcie, to jest... To można wałkować i wałkować o tym. Ale zobaczymy. Lato się zbliża, będzie jazda. Tym bardziej, że tutaj niedaleko koło mnie jest jezioro. To cała masa ich, kurde, tutaj po ulicy gania. A jak? W zeszłym roku były tylko 22 potrącenia. To żaden problem. Ojej, żaden problem. Co ten? Tylko 22 śmiertelny wypadek. Nie, tam. To tylko 22. 22 ofiary. Do zniesienia. Dobra, spacja. No i tak, co mamy na tym kartridżu? Zobaczcie, panowie. Mamy tak, mamy jakiś keyboard, coś tam, Exericacasie, English Editor. O, Władek obecny może nas angielskiego pouczyć trochę, co? Zobaczmy, co to jest ten English Editor. Czaj, powiedział coś? Ała, ała, ty kurwa, słuchawka. Mów coś, dobra. No mów. Nic nie mówi. No co to za angielski? No nic nie mówią. Dobra. Dalej nic. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, reset. Reset. Myślałem, że coś ten się angielskiego pouczymy, ale się jednak nie pouczymy. Dobra, co to jest? Co to jest Finger Game? Zobaczmy. A kolarze, a przeczytałem kolejarze. No, prawie podobnie. O, jakiś Tetris. O, to coś dla pana Commodore. No i o co tu chodzi? A, to trzeba ten! O, B, M. A, takie coś. J. To się gra na klawiaturze i trzeba szybko naciskać te litery. Nie? Pojebane, ale fajne. Dobra, spóźniony, ale udało się. Witam, Krzysztof Cuma. Dobre. Wasze zdrówko, oczywiście wasze zdrówko. Jak Kalina wolny, to z powrotem pijany. No właśnie, a te litery będą chyba coraz szybciej spadać. I trzeba będzie właśnie... Literki musisz wciskać. No właśnie, widzę, nie? K, X... Nawet fajny dźwięk tych klawiszy. No taki nie do końca plastikowy, ale można powiedzieć takie...
Prawie zbliżone do membran, co nie? Dobra, to nie będziemy sobie tego testować. Okej. O, edytor muzyki jakiś. Zobaczmy, co to jest. Music board. Co to jest? Robienie chyba muzyki, czy co? Co to jest? FGH. Dajcie, szybko, szybko coś napiszemy, jakąś muzykę, jakąś fajną nutkę. MGR jak zasilacz nierozgrzany już? O nie! Dotkłem zasilacz i reset, kurde. No, jeszcze może być. No, widzicie? Dotkłeś zasilacz i już tego. Nie, czekajcie, no to chociaż jedną muzykę trzeba napisać. Zaraz. Dobra, no i teraz pokaż, jak to odtworzyć. F8 play, czekaj, aż muszę normalnie posłuchać. F8. Dobra, kiedy indziej. U mnie grad pada. To ładnie. Kontra była lepsza. O, kontra tak. Dobra, co tu jeszcze mamy? Co to jest ten G-Basic? Zobaczmy, co to jest G-Basic. O, load gwiazdka przecinek 8. Dobra, to takie sobie. Puzzle to nie będziemy grać w puzzle. F1 Race to chyba wszyscy znają. Ale pograjmy chwilę. Marsz żałobny, no coś takiego właśnie. Coś takiego. Dobra, pograjmy chwilę. No, mogłyby te zakręty ładniej trochę wyglądać. Ale jak na tym Pegasusie, to można spokojnie przetestować. Ej, faktycznie tak zhakowali Tengen Tetris? No, na to wygląda. Jeszcze możemy zobaczyć, czy tym w menu jest jakiś Tetris, ale chyba coś powinno być. Zaraz zobaczymy. Bo te obrazki, które są na kartridżu, ten, który był oryginalnie tu dorzucony, no to tam nie do końca się zgadza. Właśnie z tym. Czekajcie, schowam nogę pod biurko, bo mi niewygodnie trochę. O. Teraz to tak, okej. Okay. To był ten F1 Race, ale zobaczmy, czy tu jakiś Tetris jest. Są puzzle. F-Basic. Mathes Game. Co to jest? Zobaczmy. Ten Mathes Game. O, czyżby jakiś GOTS? A, to są jakieś chyba te. A, wiem, zdupiłem. Trzeba wedle tych. Trzeba wedle numerów chyba strzelać. 2 plus 1. A, to ten. To 3. Dobra. 3 plus 2. 5. 4 plus 2. Kurwa, nie wiem. Powiedzmy, że 6. A to takie dla Pokemonów coś jest. 4 plus 2, no to 6, nie? A już myślałem taki Space Invaders czy coś. Dobra, 5 minus 2. To będzie, kurwa, 3. 1 minus 1? 0. Co, przegrałem życie? 3 minus 3? 0.
5 razy 1. Dobra, taki średni z matmy. Kiedyś z matmy byłem dobry, nawet innym pomagałem, ale już pozapominałem dużo. Co tu mamy? Co to jest w ogóle? Hogan's Alley, zobaczmy. Jakiś message board. Jakiś kalkulator. Zobaczmy, co to jest ten kalkulator. A, to pewnie ten. Dobra, to nie będziemy nic rysować. Ani się w inne rzeczy bawić. Co to jest ten message? O. O, tutaj idzie Mario. No i co to będzie? Tu możemy list pisać do jakiejś księżniczki pewnie. No widać, że miłosny pisze. Witam, Piotr Sawicki, medyk. To Pegasus na kartridże, pierwszy raz w życiu widzę. No, zawsze Pegasusy były na kartridże. Dobra, to jest takie sobie. I jeszcze zobaczmy, panowie, co to jest ten Hogan's Alley. Okej, to zobaczmy, co to jest. A, to na pistolet. Dobra, no to lipa. No to lipa, pistolet już nie będzie działał mi tutaj pod graberem. No. To co, może jeszcze... Zobaczmy króciutko Super Mario w wersji palowskiej na tym Pegasusie, jak działa. Pierwszy poziom chociaż przejdziemy. Wszyscy jesteśmy zwycięzcami. Tak, w tym odgaduję hasło w kole fortuny, tak? Jestem, a ja spłoniony. Nie szkodzi, Zenon. Nie szkodzi grać i obserwować dalej. Czy na koniec live pokażesz mi tą klawiaturę RB2000? Sprawdzimy wspólnie, czy konsola działa? Tak, przypomnij się, Lukasik. Nie ma problemu najmniejszego. Tak, jakoś 10 minut przed końcem live'a możemy sprawdzić. Nie ma problemu. Czyli za jakieś 20 minut niecałe. Tak, godzinę akurat planuję, bo jeszcze chcę inne fajne rzeczy porobić dzisiaj. No i przetestowaliśmy Pegasusa. Niedawno nabytego, ostatni nabytek do kolekcji. Kupiony z jakieś 2 tygodnie temu niecałe. Oj, spoczko konsola, naprawdę. Może zasilacz jeszcze wytrzyma troszeczkę. Do końca live'a. Trzeba oszczędzać naprawdę, panowie, te Pegasusy. Nie dać, kurde, grać tyle czasu, bo... Jak się przegrzeje, tak już jest system nieodwracalny, to już konsola się spali. No, a na tym nam raczej nie zależy. Jestem. Dobra, nie ma sprawy. MGR, zobacz, czy na Urban Champion na tym Pegasie jest. Urban Champion, a to bym musiał na tamtym kartridżu sprawdzić. No to teraz to ci tak tego nie sprawdzę. Ale jeszcze, panowie, chcę zobaczyć jeden kartridż starej daty, ten 500 w jednym. Ten, który ma smutną muzykę. Tutaj Cezar obecny, moderator. Lubi bardzo tą muzyczkę, więc zobaczymy, czy ten kartridż zadziała na tym Pegasusie. Oczywiście trzeba go najpierw przeczyścić, ten słynny 500 w jednym. Ja go wyciągłem właśnie dzisiaj docelowo z Terminatora, który jest tutaj za moimi plecami. O, możemy przetestować na krótko. No i zobaczyć, jak to będzie działać. Pegasus starej daty, kartridż starej daty, więc być może no wszystko będzie sprawne. Liczę na to, że wszystko będzie sprawne. No coś tak nie bardzo on chce wejść tutaj. O, dobra, udało się, uwaga. No jaki obraz ładny, słuchajcie. Na Terminatorze taki ładny nie był. No Terminatora i tak to w ogóle cud, że udało się uratować, nie? To był właśnie to, jak żeśmy kupili sobie pierwsze nasze Pegasusy bazarowe. Ten kartridż był dorzucony i ta muzyczka właśnie była. Witam, Sebastian Mosler. Witam, Kokosz. O, Kokosz się wyspał na porannego live'a. Ja papier, ty. Trzeba to normalnie zanotować, Kokosz. Panie, to i wyspał się dzisiaj. Kokosz to niezłym śpiochem ostatnimi czasy.
No dobrze, panowie, to jeżeli udało nam się ten właśnie milion, słynny milion w jednym uruchomić, no to chociaż może przejdziemy jeden poziom w tanka. A, nie, nie, to nie, to nie, czekajcie, to nie. Czekaj, co ty robisz? O, dobra. Ten kartridż pamiętam. Zgadza się, Adam. Ten kartridż jest po prostu bezcen już w dzisiejszych czasach. Z tą muzyczką, z tym menu. Dlatego za żadne skarby świata nie chcę się zamienić za ten kartridż. Absolutnie. Bo to już jest normalnie panie rarytas prawdziwy. Kiedyś wydawać by się mogło, a że taki kartridż to... O, poziom. Będą lepsze strzały. Życie. O, już robi się ciekawie. No to właśnie teraz ten kartridż jest wręcz bezcen, bym powiedział. Pancerfausty. Ja bronię orzełka. Ja bronię orzełka, a ty biegnij na zadymę, nie? A potem się zmieniamy co poziom. Tak właśnie się też na dwóch graczy pykało często. Ale to jest jakaś dziwna wersja, bo dwa razy w tych strzelać? To rozumiem w Pancerfausty, ale nie kurde w te. Te można powiedzieć pojedyncze czołgi. No to taka wersja jest jaka jest, ale i tak dało się fajnie grać. MGR, jak postępy przy BMW? O, nawet dobrze, Piotr. Nawet dobrze. Założyłem już dwie czapki. O, idę po ten. O, nie, nie, nie. O, będzie problem. Będzie problem, może jakoś się z tego wyplączemy. Jest życie. Dobra. No właściwie odzyskałem to, co straciłem. No i już powoli będę ten, już powoli będę kable robił, nie? Ale jeszcze muszę czekać na uszczelki, bo jeszcze trzeba magistralę wodną założyć między głowicami. A tam muszę dostać też odpowiednie uszczelki, więc sobie jeszcze poczekam. Najprawdopodobniej czeka mnie wizyta w ASO, żeby iść po te uszczelki, bo żadna hurtownia nie ma zamienników. Tam muzyczka jest the best. Matematycznie rzecz biorąc, 10 takich kadridży, każdy mieszkaniec ziemi zagrałby w jedną grę. Fajne obliczenia. Fajne obliczenia, Mewol. No tak, więc działa nam ten 500 w jednym. Działa nam ten 500 w jednym. Jeszcze, panowie, na zeszłym live'ie troszeczkę nie za bardzo chciał działać nam Doki Doki. Obraz był taki bardzo do dupy. Ale teraz włączymy jeszcze raz Doki Doki, chociaż przejdę sobie jeden poziom. I po tym poziomie już podłączymy sobie tutaj tego RB2000. Zobaczymy, czy jest sprawny. No, tylko najpierw oczywiście przelecę tym. Przelecę szczoteczką po tym kartridżu. Bo nawet jeżeli te kartridże są zapakowane, to one i tak, te powietrze, które się osadza nawet w tym opakowaniu, na tych stykach tutaj, no dobrze by było jednak przeczyścić, nie? Także jak macie Pegasus od razu i kartridże starej daty, od razu się zaopatrzcie w izopropanol i szczoteczkę do zębów i czyśćcie te porty. Czyśćcie, to nic nie zaszkodzi, a będzie ten. A będzie fajnie, nie? A kiedy rakietowe odpalanie Brutala? O, Brutal jak odpali, panie, to będzie hit planeta. Nawet jak ja wszystko poskładam, to i tak ja muszę jakiegoś czarodzieja ściągnąć z komputerem, który mi wysteruje Valvetronic. Bo jeżeli Valvetronic ja spierdolę, to już jest potem system nieodwracalny. Dlatego tam nie można sobie pozwolić na żaden błąd. Dlatego ludzie tak bardzo nienawidzą tych samochodów, bo nawet wymiana oleju zajmuje cały dzień, nie? Jeżeli wiesz, co robisz. Potem w komputerze musisz dać samochodowi znać, że zmieniłeś mu olej, nie? To nie jest ściema żadna. Niestety, ten samochód jest, kurwa, inteligentny. Więc nie można sobie pozwolić na żaden błąd. Dobrze. Panowie, Doki Doki. Jeszcze raz sprawdzamy. Tylko ten kartridż, on jest coś tutaj w tą obudowę tak krzywo włożony. Będę musiał tak systemowo to podłączyć. Czekajcie, żeby... O, bo mówię, ten port, on jest tutaj sprawny, nie? Ale... O, 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 uwaga. No, wygląda ładnie.
Wygląda ładnie. A, nie ma artefaktów! No proszę, proszę. No zobaczcie, to wygląda o wiele ładniej niż na Terminatorze, co pokazywałem dwa tygodnie temu, zgadza się? No jest ładniejszy obraz, jest. No na Terminatorze już ładniejszy nie był, no i daliśmy... Był jaki był, co nie, ale... Tutaj już chociaż trochę coś widać. Nie jest tak źle. No na kineskopach mieliśmy takie same obrazy. Odtwarzanie, nie? Można powiedzieć. Mieliśmy jakiś, wiecie, jak pierwszy swój telewizor dostaliśmy do pokoju, to w ogóle był hit planeta, nie? A potem mogliśmy się doczekać od rodziców na Pegasusa za dobre sprawowanie w szkole i za dobre oceny. No to kupię ci grę telewizyjną, bo się fajnie sprawowałeś w szkole dzisiaj. Czy sprawowałaś? Lukam na skoki w planicy. W planicy, w stolicy i zabrali ją do ciemnicy. Dobra, nie będę mówił dalej. O kurde. A w planicy nie jest największa skocznia na świecie? Czekajcie, sprawię sobie może... O. Dwa strzały właśnie. O, tak, tak, tak. Koniec poziomu. A, jeszcze 4 minuty. Witam, Karat. Dobry. Siemanko, MGR widzowie. Koleżka, piłeczko od BD kopał. Fajna gra muzyka. A, koleżka, piłeczka. Tak, to ten tutaj, Soccer Kid. Niektórzy na to mówią, ale nie, to jest baseballista tak naprawdę. Baseballista. No, z baseballa jak kurde byś dostał, tak koniec. Tak już, kurde, śmierć na miejscu. Tak, kurde, z metalu. MGR, pamiętasz stabilizator napięcia? Pamiętam. Stabilizator napięcia, pamiętam. Właśnie jestem ciekaw, jak wygląda elektronika tutaj w tym całym... W tym całym GLK-98. To jest ciekawe. Ale jak działa, to niech działa, to nie, to tak zostawmy i nie ruszajmy. Grać i obserwować. No tu chyba powinno być życie, o ile dobrze pamiętam, tak. To było życie. To może dojdziemy sobie do tego, do... Chyba po tym będzie pierwszy ten... O, prawie by było. Jeszcze mamy 3 minuty i zaraz sprawdzamy, panowie, tego tutaj, tą klawiaturę. U mnie nie było, że się dobrze sprawowałeś, czy nie. Ojciec kupował, co sam chciał, a później wymówka, że niby dla mnie. Dobre, dobre. A tu mam wrażenie, że jeszcze ładniejszy jest obraz, ale chyba dlatego, że ta, że ten asfalt jest taki żółty. No, nie jest źle, naprawdę nie jest źle. W porównaniu z Termitem dwa tygodnie temu, no to ta konsola już pokazuje nam obrazek nieco ładniejszy. Ale panowie, mówię wam, jeżeli uda się dobry szmalec uzbierać na PayPalu, to kupuję pewną konsolkę i zrobię fajny, nostalgiczny odcinek. On będzie taki troszeczkę podobny, jak nagrałem kiedyś 8 lat temu Amiga 92, pamiętacie? Że kupujemy nową Amigę? No to tutaj bym zrobił coś podobnego. Mówię, mam już reżyserkę przygotowaną, ale potrzebne są środki troszkę. No a YouTube słabo zapłacił w tym miesiącu. Wyświetleń nie było jakoś specjalnie ekstra, można powiedzieć. No. Oszałamiająco dużo, nie? Tam chyba z 25 koła było w całym miesiącu. No, te fontanny też nie jest łatwo przeskoczyć, ale udało się jakoś fajnie. O, mamy ptasunie. Ptasecek. Wlubelek.
YouTube ma defilację. Nie od dziś to wiadome, nie? O, kalimba de puta. Ale to chyba od nowa będę zaczynał. Tak, od nowa będę zaczynał. Ale to dobra, to może już innym razem. W każdym razie przetestowaliśmy Doki Doki. No i teraz, panowie, pytanie. Czy będzie działał ten Pegasus, który leży tutaj u mnie już dosyć długo czasu? Póki jest okazja, to przetestujmy, sprawdźmy. Tutaj od razu klapkę zamykam, bo ten GLK, on chyba jeszcze, tak jak mówię, z parę razy może był używany i to wszystko, bo te plastiki, one dosyć ciężko chodzą. No jestem ciekaw, jak ten zasilacz. Dobra, na testy jeszcze wystarczy. Na testy jeszcze wystarczy. Nic tam chyba nie lata w środku. Bo jak będzie działać, to będę naprawdę mega zaskoczony. Tak jak mówię, jeszcze chyba nie miałem okazji przetestować tego. A może już testowałem, ale nie pamiętam. Czekaj, żółty idzie do obrazu, dobra. Tu mamy żółty i czerwony. Czerwony nie idzie nigdzie, to w takim razie biały idzie do audio, ok. Dobra, tak by to wyglądało. Tutaj mamy RF-a, to nas nie będzie interesować. To nie YouTube, tylko Tusk ci hajs skobnął. Oszczędności MGR według Tuska. Tusk nie ma nic z YouTube'em wspólnego. Tusk nie ma, panie, nic z YouTube'em wspólnego. Obiecywał benzynę po 5 zł, a jest dalej po 7, nie? Jak ja widzę te shortsy na YouTubie na temat Tuska, całe 100 obietnic, czy tam nie, przepraszam, pierwsze 100 dni rządu i jakie obietnice, nie? To jest kurwa piękne. O, ta klapka, żebym jeszcze tylko to jakoś otworzył. Dobra, może o, posłużę się czymś takim. No dobra, ale jeszcze musimy izopropanolem psiknąć porządnie, przeczyścić. Zasilacze impulsowe zastosować na kondensatorach tantalowych, one się nie grzeją. Pan Komodore, wczoraj gadałem z Tiger Bonzo, a jak nie nagrasz Dizzy, ma zablokować ci płytę główną w PC i chuj nie pogra. Wy się nie śmiejcie, ile tego, ile ja się naśmiałem z Tigera i z Kobry, zwłaszcza jak zrobili ten cover Titanica. Czy my Słowianie, to jest ta gorąca krew, którą w nas mama dała. Czekajcie, co chciałem zrobić. Dobra, zobaczmy, czy działa ten 500 w jednym. Najprościej w świecie. O, jak łatwo wlazł. Uwaga, nie wybuchnie. Power. O! Działa! Nawet nie wiedziałem, że działa. Ale obraz jest zjebany lekko. A, pady. Dobra, czekajcie. A, już Lukasik się cieszy. A ty kurwa. Dobra, dajcie mi fory, ja wezmę sobie może pada kiełasowego. Kurde, nie wiedziałem, że to działa nawet, a tyle czasu mi to leży na półce, jako ozdoba. A kurwa. Ale mam takie dziwne wrażenie, że chyba jakiś inny dźwięk on wydawał, co? No nie wiem. Zobaczymy zaraz. Wiecie co? Ja jeszcze przedmuchę, no. O, przeczyszczę ten. Przeczyszczę odpada. MGR, nie wiem czy pamiętasz, ale Kobre i Tigera razem oglądaliśmy i się śmialiśmy. No możliwe, że tak było. Nie, słuchaj, Kobre to... Jeszcze jak YouTube był czarno-biały i miał ten 16 bitów, to oni już nagrywali. To jest ta goląca klew. Jaki ma tegel? Jakiego ma bata? Nie wiem, mam to w dupie, ma średniego bata. No Kobra jest przechuj, nie? To jest normalnie przeputinowa, kurde. Nie wiem, jakby Kobrę określić, nie wiem, nie mam pojęcia. Aby ją prąd pierdolnął, to by jej się oczy wyprostowały. Dobra, podepnij tego.
Podepnij, pada. Żyła wygra. Tiger Bonzo, ogarnij to. Ta, mi też zablokował raz płytę główną. I grałem, kurde, miesiąc czasu na Pegasusie. W samego Darkwing Ducka. Dobra. Uwaga. O, nie działa. Dobra, ten kontroler nie działa na tym. A klawiatura? Mam wrażenie, że inny dźwięk wydaje ta konsola. O nie! A niestety na DB9 nie mam nic. No, nie mam nic na DB9. Fajnie, fajnie, czaruś. O, czaruś. Co z tym koksem? Jaki mój koks? No ty się zastanów. Do kogo ty dzwonisz w ogóle? No do ciebie. Rozstrzelać w pizdu wszystkich. Mam koks dla ciebie. To napalcie nim w piecu. W piecu, ale to kosztowało 7000 papieru. Najlepszy głos świata. No chciałbym. Chciałbym, żeby ta moja też taki głos miała. A pierdol. Zobaczymy drugi port. Może tego. Może nie na tym padzie. Ale ten nowoczesny pad widzę, że tutaj nie chce działać specjalnie pod tym. Jeszcze zobaczymy na tym padzie. Ej, ale działa normalnie. O, działa! Jest! Jest, no to zagrajmy. Ale jakiś taki jasny ten obraz jest. Coś chyba z konsolą jest nie ten Teges. Dobra, to dlatego dla Lukasika zagram pierwszą planszę Mario. Ło, kalimba de puta, ale tutaj obraz jest jakiś taki ładniejszy. Co to? Co to kurwa jest? Mgła w tle, jaka fajna. Dobra, Lukasik, grać i obserwować. Nowoczesny kontroler działa na tym badziewiu, nie? Czekajcie, czekajcie. Nie. Stop. To tak nie będzie. To zaraz MGR wystabilizuje obraz. Jasność damy może ciut tak. O ja moje oczy. O. Już Mario wygląda jak Stalin prawdziwy. O. Może zrobimy tak. No, teraz to tak. Nie. Trochę tą mgłę zmniejsz. O. Tu jest ładniejszy obraz niż na tym. Na tym moim GLK. No, to ja tak tanio skóry nie sprzedam. Siema, retro strefa, dobry. Ty, jaki ładny obraz. Ale dźwięk mnie wkurwia, taki sobie. Jaki ładny obraz na tym RB2000. No niech cię hej. I co ja mam się zamienić za pistolet? Za to coś? No, tanio nie będzie. Tanio nie będzie. No nie wiedziałem w ogóle, że przez tyle lat, co to u mnie leży, jest... Nie dość, że jest sprawne. To jeszcze takie numery tutaj. Jaki obraz ładny. Co prawda palowskie, ale dźwięk jest, no tak jak mówię, on jest inny, nie? Niż ten, co mieliśmy poprzednio. A jeszcze zobaczę w podziemiu, jak wygląda. Czekajcie, zejdę do podziemia. Siema, Just Player PG, witam Piotrze. Retro Strefa, witam. Witałem się z Maciejem z Retro Strefy, witałem się przed chwilą, nie? Dobra, masz jeszcze raz, na jutro będzie. Myślę, że jakoś się dogadamy. No, już Lukasik, już normalnie wyrywa sobie włosy, kurde, z tego. Z głupki. No, nie wiem, coś mi tu... A, tu jednego klawisza nie ma, jakby co. Jednego klawisza nie ma, więc no tak czy inaczej, no co tam będziesz robił, nie? Ale jaki ładny obraz, no niech cię hej. A wiesz co? Aż muszę przetestować ten Doki Doki, nie? Jaki ładny obraz. No kurde. Pierwszy raz widzę takie ładne Mario na moim streamie w ogóle pod tym graberem, nie? Nie wiem. Mogłem nie mówić na początku, że się zamienia. Dobra. Zobaczmy jak ten. Zobaczmy, jak Doki Doki będzie wyglądać. No, już tak średnio bym powiedział. Trzeba popoprawiać troszkę. No. Ej, ładny obraz, kurde. Tanio skóry nie sprzedam. A zobaczmy ten nowy kartridż. O, ten kiełasowy. On już był czyszczony.
O, już problem pierwszy. O, jest. Jaki ładny obraz! Kurwa. No ja pierpapier, Lukasik, słuchaj, ja tam nic nie gadałem do ciebie. Okej, okay, poradzę sobie, no, poradzę sobie, tak. Jaki ładny obraz jest z tej konsoli, dużo lepszy od tego GLK, co mam. I tego, nie dość, że obraz ładny, to jeszcze ten, słuchaj. Mów mi. Jeszcze dźwięk jaki ładny, czysty. Widzicie? Panowie, teraz mamy porównanie. Co Pegasus, to inny obraz, inny ten. Inne jakieś buforowanie. No możecie się śmiać, bez kitu, ale... Wszystko wygląda ładnie i wyraźnie. O, te lagi to się tam nie przejmujcie, to już ode mnie. Ale ładny obraz. Kurde, aż mi szkoda teraz tego Pegasusa. Nawet nie wiedziałem, że on jest sprawny. I jeszcze te nowoczesne kontrolery pod nim działają. No, to jednak była technika kiedyś. To jednak była technika. Już teraz nie będę wszystkich gier sprawdzał, bo zaraz mi zasilacz będzie eksplodował. O. Ładny obraz. Ładna konsolka. Sprawna. No, tak tanio skóry nie sprzedam teraz. Obraz brzytwa. No, brzytwa! A ja sądziłem na to, że brzytwę będę miał z GLK, a to będzie niesprawne. A stawiałem na przeczucie, że to będzie niesprawne dzisiaj. No. Mogłem od początku na tym zrobić live'a. Do dupy. Ten model chyba ma Voodoo 3DFX. No chyba ma. Jeszcze na tym spatologowanym moim zjebanym graberze. No nie powiesz. Czekaj, jeszcze. Dobra, czekaj. 5 minut przedłużymy live'a. Chuj mnie to obchodzi. Jeszcze muszę coś sprawdzić. Ach, normalnie. Nie. Dobra, zapamiętam na następny raz. Widzę sobie wszystko pięknie widać, dobrze słychać. No. Mów mi więcej, że wszystko dobrze widać, pięknie słychać. Ja sobie poradzę, no. Już ja tam zrobię porządek na tej grupie. A, zasilacz, dobra. No, jeszcze na 5 minut wystarczy, żeby się nie przegrzewał. No, wszystkie karty na tym działają. Ale obraz, ja pierdolę. Co tu jest w ogóle za karta graficzna w tym Pegasusie? Panie, tam jest RTX 4090. No chyba tak. Ale obraz piękny. No ja pierpapier. No Terminator miał najgorszy obraz, nie? Wiemy. Ale zobaczcie, co firmy, co produkowali te Pegasusy, to wstawiali chyba jakieś tutaj inne układziki na to by wyglądało. No ta. O nie. Tak się bawić nie będziemy. To mi tutaj coś leży przez tyle lat, wychodząc z założenia, że jest to niesprawne, a potem podłączam, to nie dość, że okazuje, że się już sprawne, to jeszcze inni mi to zaklepują, nie? No, to nie. To musimy inaczej rozmawiać. Musimy inne w ogóle te, inne regulaminy tutaj wprowadzić. MGR Terminator w ręku spec. No, w ręku spec, tak. Albo z tego przełożyć graty do Terminatora. O, to by było coś. Ale chyba jednak nie. Najciemniej pod latarnią, MGR. To prawda, najciemniej pod latarnią. Dobra. A się wkurwiłem. No nic, dobra panowie, kończymy. Na poranek. Śmiechawy trochę było. Nie wiem. Coś, co u mnie leży, zawsze stawiam na przeczucie, że jest niesprawne. A potem podłączasz i okazuje się, że nie dość, że jest sprawne, to jeszcze jest lepsze. Niż to, co używasz, sprawniejsze, nie? Do dupy. Poleżało, odpoczęło i się naprawiło. Ty wiesz co? Illusion 500? Ty chyba, panie, masz rację. O, jeszcze nowe zamienniki działają pod tym.
No tylko to odświeżyć, ładnie przeczyścić. A mogę od początku zrobić live'a z tej klawiatury. A wydawałoby się, że taki badziew, nie? Taki badziew, taki... Chwila, moment, to podłączę i wyeksploduje zasilacz, bo takie założenie miałem od początku, co nie? Że jak to podczepię. No popatrz, kto by wiedział, że to jest sprawne. W ogóle to było z komisu kiedyś przyciągnięte, nie? Dobra. Coś tam się będzie działo, nie? Później. Okej, okay, panie, panowie, tyle na poranek. Wieczorem spotykamy się o godzinie 20. Nie zaspać, nie przegapić, nastawić sobie budzik, zegarek w telefonie, przypominajkę. 2000 mu skasuj za ten sprzęt. 2000, panie? 2000 to dopiero będzie rozgrzewka. No to teraz to już wiesz. Teraz to takie numery łatwo nie przejdą. Albo mam inny pomysł. Z tego RB przeniosę wszystkie graty do tego GL-ka. Poza live'em, nie? No dobrze. Nie będę tutaj Lukasika stresował. No, już się napalił, nastawił. Coś tam dogadamy. Ale mam jeden warunek. Muszę taki sam znaleźć gdzieś na eBayu. Także choćbym cały świat miał przetrzepać w eBayu, no to trzeba będzie znaleźć drugi taki, co nie? No. Dobra, panowie, do zobaczyska wieczorem o godzinie 20. Nie wiem, co sobie podłączymy jeszcze. Może bestie podłączymy, może zagramy na tym RB2000, skoro to tak ładnie działa. Cicho tam. Dobra, do potem, do wieczora. Dzięki, do wieczora ja wszystko słyszę, więc nie będzie tak łatwo. Co się nagra? Co się już powie na tym live, to się już nagra, to już się nie odpowie. Pierdole. Jeszcze koty mają mnie w dupie ośpione.